Dawid Oziero dzisiaj, debiut na ławce trenerskiej. Dawid, remisujemy na trudnym terenie z Pelikanem, mówisz 1-1. Jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie? Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim chłopakom. Nieważne, czy ktoś się załapał do 18, czy ktoś był poza kadrą, czy ktoś był w pierwszej 11. Naprawdę wielkie słowa uznania dla każdego z zawodnika, bo udowodniliśmy to, że jesteśmy zespołem, że potrafimy grać w piłkę, chociażby pokazać tą waleczność, zaangażowanie na boisku. Ja naprawdę nie mam nic do zarzucenia żadnemu z chłopaków. Myślę, że każdy zostawił ogrom serca na murawie i nie zapominajmy, że my ten wynik goniliśmy. No, głupi karny gdzieś na początku drugiej połowy. Powiem szczerze, że do tej pory nie rozumiem, dlaczego ta jednostka została odgwizdana, ale muszę poczekać, obejrzeć skrót tego spotkania, powtórkę, sprawdzić, czy faktycznie był tam kontakt. Wtedy będę mógł się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast z naszej perspektywy, z ławki rezerwowych, no, nie wyglądało to na odgwizdanie rzutu karnego. Natomiast stało się, jak się stało. Straciliśmy bramkę na początku drugiej połowy. Musieliśmy gonić ten wynik. Cieszy mnie postawa chłopaków, że nie podomaliśmy się, wręcz przeciwnie. Dodało nam to skrzydeł i myślę, że prezentowaliśmy się coraz lepiej. Chłopaki, którzy weszli w drugiej połowie, tak samo, dobre zmiany uważam, pełne zaangażowanie. Myślę, że ten mecz również był do wygrania, bo mieliśmy ku temu sytuację jakoś tam w drugiej połowie. Natomiast no mówię, nie udało się, trzeba się cieszyć z tego remisu. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam bramka zdobyta w końcówce spotkania motywuje dodatkowo skrzydła. No, nam się prawie udało. No niestety, no jak to się mówi, no trzeba się cieszyć z tego punktu. No ja jako pierwszy trener w tym momencie, mój debiut, no uważam za półudany, a chciałoby się zawsze 3 punkty. Ja zawsze powtarzam, że ja wychodzę na boisko po 3 punkty i zawsze chcę je podnosić z murawy. No tym razem podnieśliśmy 1 punkt, ale myślę, że też po dużej, dobrej walce i naprawdę tutaj brawa dla chłopaków i dla całego zespołu, bo pokazaliśmy ten charakter i to, że potrafimy zdobywać te punkty czy na wyjazdach. Mam nadzieję, że w najbliższym meczu również u siebie. Szkoda trochę tych sytuacji w pierwszej połowie. Mieliśmy 3 takie dosyć klarowne sytuacje. Myślę, że gdybyśmy otworzyli ten wynik, to myślę, że już byśmy dowieźli do końca zwycięstwo. Taki był nasz plan. Chcieliśmy szybko zdobyć gola. Też mieliśmy ćwiczone założenia w ciągu tych ostatnich 48 godzin. Było mało czasu, ale myślę, że te akcje też wynikały z tego, że pokazaliśmy sobie pewien schemat rozgrania, który zafunkcjonował nam kilka razy na początku pierwszej połowy, tak jak wspomniałeś. I szkoda, że no, piłka nie znalazła się w siatce. Natomiast no, tak jak powiedziałem, nie zawsze mecz się układa tak, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast my w perspektywie tych 48 godzin ja starałem się też przygotować ten zespół maksymalnie dobrze, tak żebyśmy potrafili zaskoczyć czymś Pelikana i myślę, że nam się to po części udało. Także no mówię, no na pewno ten zdobyty gol na początku ułatwiłby nam dalsze losy tego meczu, ale gra toczyła się tak, jak się toczyła. Wynik końcowy 1-1. Myślę, że spokojnie możemy spojrzeć w lustro, powiedzieć sobie w twarz, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, zostawiliśmy całe serce na boisku i tego sobie bym życzył i całemu zespołowi, kibicom, całej Ostródzie i wszystkim ludziom związanym z piłką, żebyśmy zagrali dla wszystkich, dla nas przede wszystkim i pokazali to też w Ostródzie, że my potrafimy grać tą piłkę, że potrafimy te punkty czasami nawet wyszarpać z tej murawy, ale na pewno po tym meczu każdy z nas chodzi z podniesioną głową i z dumą rozpierające nasze serce, bo to jest naprawdę zaszczyt grać dla Sokoła i być tutaj w tym klubie, także no mówię, no ja się cieszę, mam nadzieję, że chłopaki wewnątrz serca też gdzieś tam czują to, że zostawili kawał dobrej roboty. No, trzeba przyznać, że zwycięstwo właśnie w takich okolicznościach, gdzie przeciwnik dostaje karnego, no nie chciałbym jeszcze sądzać, ale mocno dyskusyjnego. A w przeciągu całego meczu byliśmy stroną lepszą, która stworzyła sobie więcej tych klarownych sytuacji. Czy zwycięstwo w takich okolicznościach myśli, że to wpłynie, że drużyna zacznie grać lepiej, no i że kibice już no, zapomną po części to, co się stało w ostatnich 3 meczach? Jeżeli chodzi o nasz styl gry, o nasz charakter, to
myślę, że udało nam się go troszeczkę dzisiaj w jakimś tam stopniu pokazać, że każdy tutaj naprawdę bez wyróżniania stanowiliśmy jeden monolit, jeden zespół, drużynę, zmiany były naprawdę też. Chłopakcy, którzy usiedli dzisiaj na ławce rezerwowych, zazwyczaj wybiegali w pierwszej jedenastce, więc no, tutaj też jakby no, pokazali mi tą piłkarską, taką piłkarskie doświadczenie, piłkarską złość na boisku po wejściu w drugiej połowie, w jakimś tam mniejszym wymiarze czasowym. Zobaczmy na Marcina Kajce, no wszedł, rozbił głowę, szybki bandaż, potem drugi raz gdzieś tam został powalony na ziemię, ale chłopak wstał i gdzieś po jego dobrym uderzeniu, no piłka znalazła się w bramce przeciwnika. Myślę, że tam chyba był jeszcze rykoszet jakiś, chyba będzie to uznane jako bramka samobójcza, natomiast nieważne, ważne to, co jest w sieci, ważne jest to, że no mówię, no prezentowaliśmy, myślę, dzisiaj dobry futbol, waleczność, pokazaliśmy tą agresję i naprawdę z takim samym zaangażowaniem i nastawieniem chciałbym podejść do kolejnego spotkania już w niedzielę, ulica 3 maja, godzina 15, zapraszam wszystkich kibiców, wszystkich związanych z piłką nożną w Ostródzie, dopingujcie nas, wspierajcie, każdy ma czasami dołki, depresję, ale najważniejsze, żeby to z tego wyjść i myślę, że my dzisiaj możemy opuszczać Łowic z podniesioną głową i tego bym sobie życzył w następnym meczu w Ostródzie już w niedzielę. Nic dodać, nic ująć, Dawid. Gratulacje. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców.